mija 10. rocznica wspólnego lotu radziecko-amerykańskiego w kosmosie. 15 lipca 1975 roku. Kosmodrom Bajkonur. Do lotu wystartowała rakieta nośna ze statkiem Sojuz 19. Na pokładzie Aleksiej Deonow, dowódca statku, który wsławił się pierwszym spacerem kosmicznym, i Walery Kubasow, inżynier pokładowy. Po 9 minutach lotu Sojuz wszedł na zaplanowaną orbitę. 7,5 godziny później z przylądka Canaveral na Florydzie rakieta nośna Saturn wyniosła na orbitę statek Apollo na pokładzie trzech kosmonautów Thomas Stafford, Vance Brandt i Donald Slayton. Tak zaczął się wspólny radziecko-amerykański eksperyment kosmiczny, jeden z efektów pogłębiającego się odprężenia. Był on konsekwencją podpisanego w 1972 roku porozumienia między obydwoma państwami o współpracy w badaniach w przestrzeni kosmicznej i wykorzystaniu jej w celach pokojowych. Przygotowania objęły naukę języków rosyjskiego i angielskiego. Kosmonauci poznali centra kosmiczne Houston i pod Moskwą. W tym czasie naukowcy opracowywali szczegółowy rozkład lotu. Budowano zunifikowane narzędzia cumownicze. 17 lipca obydwa załogowe statki kosmiczne połączyły się. Sojuz 19 i Apollo utworzyły pierwszą międzynarodową stację kosmiczną o wadze 21 ton. Rozpoczęto realizację radziecko-amerykańskich eksperymentów. Cały świat był przekonany, że współpraca kosmiczna zaowocuje odprężeniem. Tak też w istocie do końca lat 70. było. Po dwóch dobach lotu kompleks orbitalny rozdzielił się. Przez pewien czas statki leciały obok siebie, co umożliwiło przeprowadzenie kolejnych badań. Wywołano między innymi sztuczne zaćmienie Słońca. Po wykonaniu zadań Sojuz 19 21 lipca wylądował w Kazachstanie. Załoga Apollo kontynuowała lot do 24 lipca i wodowała na Pacyfiku. 10 lat temu sądzono, że otwiera się nowa dziedzina współpracy. Planowano kolejne radziecko-amerykańskie przedsięwzięcie. Okazało się, że na próżno. Badania kosmiczne w Stanach Zjednoczonych coraz mniej mają wspólnego z deklarowanym przed laty pokojowym celem. Reagan pragnie kosmos uczynić areną nuklearnej konfrontacji.